Cześć, witam Was, z tej strony CryptoBit. słuchajcie każdy z nas ma takie pytanie no, znaczy zadaje sobie takie pytanie oczywiście no, yy, część projektów odjechała część projektów wzrosła i co dalej yy, czy jest szansa na duży zarobek czy jest szansa na duże zyski ale nie z projektów, które już są na rynku tylko te projekty, które się pojawiają na tym na rynku albo dopiero się pojawią i ja chciałem dzisiaj, bo jak wiecie, mój kanał podchodzi do zagadnienia inwestowania e, tak racjonalnie. tak? Chciałbym Wam pokazać kilka rzeczy, które związane właśnie z wyszukiwaniem tych nowych projektów, tak? No bo ludzie sobie zadają, no ale gdzie tego szukać, gdzie można znaleźć taki projekt, e, no i, 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 i jak tam uzyskać o niej informacje i tak dalej. Słuchajcie, ja tutaj sobie wpisałem w wujka Google oczywiście krypto new new projekt, czyli nowe projekty krypto. No i tutaj wyskoczył mi taki link 30 nowych nadchodzących projektów kryptograficznych, tak? I tutaj mamy tak. Możesz sobie tutaj jest wyszukiwarka wpisać sobie nazwę, ale mamy też również, moi drodzy, projekty, które już się pojawiają na rynku. I teraz można sobie też również zweryfikować i tutaj zobaczyć, zobaczcie, tutaj mamy wszystko jasno Opisane, w zmiana w ciągu 24 godzin. Mamy też również założony, kiedy był założony ten projekt, tak? I ile ten projekt istnieje na tym rynku. No bo moi drodzy, kluczowym aspektem, również w szukaniu nowych projektów, to też jest, można powiedzieć, nie opierając się tylko na memcoinach, ale opierając się też na projektach, które budowamy, tą swoje podwaliny przez ileś miesięcy, tak? Zespół pracował nad czymś przez kilka miesięcy, dopieścił ten projekt i teraz on wchodzi na rynek i możemy. To zobaczyć. I teraz e, ja dam ten link oczywiście w opisie filmiku, żebyście mogli sobie wejść i zobaczcie, tych projektów jest na, naprawdę ogromna ilość. No nie wiem, zobaczcie, 25 listopada, to nie jest, że wyszedł jeden projekt, gdybym ja wziął sobie tutaj zobacz wszystko, to, to tych projektów, zobaczcie, 25 listopada tylko patrzymy, tak, no, no to ile to te, tego było, tak? Wiem, z 20 tych projektów wyszło tutaj, wylistowanych, tak? Oczywiście, na tej, tutaj stronie. I to, i tutaj mamy jasno to opisane, tak? Eee, tu przetłumaczyłem to po polsku, oczywiście, żeby było na łatwiej i przyjemniej. I tu mamy to, 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 co wam pokazałem, że jeden rok temu. I teraz weźmy sobie, kliknijmy. Słuchajcie, jak klikniemy sobie w ten projekt tutaj, to. on, on otwiera nam się, możemy powiedzieć, w takiej podstronie. I teraz, jeżeli znowu zrobimy sobie tutaj przetłumacz po polsku, tak? Jest taka opcja. No to zobaczcie, mamy wszystko opisane, czym ten projekt jest, tak? Cena e, 24 godziny temu, jaka była cena, tu mamy jeszcze 7 dni, no to nie mamy... E, mamy za 30 dni i zmiany w ciągu 30 dni oraz opis tego danego projektu. Tu mamy, czy powinienem kupić, tak? Czy powinienem kupić encore, tak? Anchor, czy tam jak to byś wymawiał, tak? wyktresymetryk, tak? Cena. E, no, wszystko zobaczcie. Tutaj obserwujący na y, telegramie. Moi drodzy, no jest to niebywała kopalnia wiedzy, jeżeli mamy zamiar szukać projektu, który ma jakieś podwaliny, tak? No, mamy tutaj wszystko: mamy trend, mamy, zobaczcie, członkowie Discorda, mamy y, tutaj. Y, no, naprawdę, masę pytań, i, i, i są linki później do stron, i do mediów społecznościowych. Zobaczcie, tu jest pokazywane zainteresowanie. A więc przecież wszyscy wiemy, że projekt, który rodzi się na rynku kryptowalut, ma za zadanie przyciągnięcie największej społeczności. A to pokazuje nam w ogóle odmienny trend. Tak? Zobaczcie, tu trend spadkowy. A więc korzystając z tego e, tutaj narzędzia, można sobie zobaczyć, jak to wszystko się kształtuje. No to mamy nawet wykres, e, zobaczcie, i, i jak to dalej leci, tak? A więc no jest to, tak jak powiedziałem, kopalnia wiedzy. No, wracam tutaj do strony głównej, ale też mamy tutaj, tu już mieliśmy to, e, jeszcze raz sobie weźmiemy to, przetłumaczymy, tu już mamy tych, te, te projekty, które się... Pojawiły, tak? Ale tu mamy też, zobaczcie, projekty, które będą dopiero miały swoje premiery, tak? 29 listopada. I znowu mamy wszystko, kategoria. Tak? E, tutaj opis od razu mamy, z, z, założony, kiedy? Miesiąc temu, trzy miesiące, dwa miesiące. Powiem Wam, że ja, jak to, na to wpadłem, no to. Mówię, wow, o Jezu, ile tego jest? Oczywiście trzeba mieć na to wszystko czas, tak? ale są ludzie, którzy naprawdę poświęcają swoją uwagę. E, czasem właśnie szukając różnych nowości, e, innowacji na rynku i czasami ten czas opłaca się poświęcić, bo są na samym początku w tym samym zgiełku, który się teraz pojawia. Oczywiście rynek odreagowuje będzie szedł w jedną stronę, w drugą stronę, e, będziemy mieli różne wahania i. Pewnie te projekty, które będą się pojawiały, będą chciały jak najwięcej osób przyciągnąć, będą różne obiecywanki jedne, jedne więcej, jedne mniej, ale. Moi drodzy, być może w tym tutaj wszystkim, co wam pokazuję, jest jakaś perełeczka, jest jakiś projekt, który no, będzie godny zwrotu. I ja też nie mówię tutaj o, o od razu zwrotach rzędu 100 razy, moi drodzy. Ja mówię, gdyby. Człowiekowi z każdego jednego wybranego naszego projektu. Czyli, no nie wiem, analizujemy coś, wybieramy ten projekt i przychodzi nam do głowy, że zainwestuje w ten, tak? I żeby z każdego tego projektu mieć chociaż dwa razy dwa razy X, tak? To naprawdę moglibyśmy mówić tutaj o wielkim szczęściu. I to, to wam dam, to przejrzyjcie, zobaczcie. No narzędzie uważam, że bardzo, bardzo, bardzo przydatne. I następną stroną, którą chciałem wam zaproponować, to słuchajcie, jeszcze powiem o, o, o projekcie, który, no to, to jest tutaj też Coinlunch, tak? I tu też, moi drodzy, jak będziemy sobie to przetłumaczymy, to zobaczcie, wszystkie nadchodzące ICO, IEO, IDO eee, i też mamy Coinlunch, to najnowocześniejszy agregator blockchain, który dostarcza kompleksowe i wiarygodne dane na temat naszych ICO, IDO, i innych sprzedaży tokenów. I zobaczcie, no, mamy najgor najgorątsze, nowe tak, sprzedaży, mamy projekt eee, i tutaj też również możemy sobie promowany, tak, możemy sobie kliknąć na każdy z takich projektów, no nie wiem, weźmiemy sobie tobie, tego Zephira, tak i również wchodzimy na tego Zephira, bierzemy sobie tutaj przetłumacz, oczywiście i zobaczcie mamy data 16 sierpnia, e, 30 listopada, tak, i to jest pierwszy rynek predykcyjny na Solana umożliwia krypto tłumowi obstawianie różnych wydarzeń Web3 Ważne, należy pamiętać, że wszystkie informacje, w tym nasze oceny, recenzje, prezentowane wyłącznie w celach edukacyjnych. Wyniki zaufania zobaczcie, 76 na 100. Eee, pobierz dokument informacyjny czyli white, white paper. Mamy tutaj też media, wszystkie, jakie byśmy chcieli zobaczyć. Mamy kraj, eee, mamy założony kiedy biała lista, sieć eee, czy, czyli wiedza klienta czyli, eee, czyli tak zwane KYC. Hojność, najbardziej wartościowi gracze, typ ICO yy, i audyt bezpieczeństwa nie. I ma, zobaczcie, recenzję tu mamy napisaną, tu wszystko, wszystko również mamy. Zobaczcie, pięć przełomych funkcji, tak? A więc mamy od razu taką, można powiedzieć, kompendium wiedzy na temat projektu, który nas interesuje. Tu. Mamy mądrość danych tłumów, inwestowanie w dane. Ja daję Wam tylko taki przykład, tak? Ale tych projektów widzieliście sami jest ogromna ilość. I naprawdę są to dwa miejsca, w których uważam, że chętni, którzy chcą kupować projekty nowe, którzy szukają perełek na rynku, mogą tutaj znaleźć coś dla siebie. I teraz pewne większość ludzi będzie pytało w komentarzach, czy Ty coś znalazłeś, a czy Ty przeanalizowałeś? Moi drodzy, ja naprawdę czasami. Patrząc na to wszystko, co się dzieje się dookoła, nie, nie mam aż tyle czasu, żeby poświęcać się aż tylu e, projektom, żeby jeszcze zrobić tą analizę, a jeszcze komuś to powiedzieć, a jeszcze, żeby to się sprawdziło, jeszcze wszyscy na tym, e, żebyśmy zarobili. No, nie da się tak. I zresztą nie chcę też polecać niczego, bo wiecie ja, jakie jest społeczeństwo. Jeden powie, dobra, dzięki stary, no nie udało się, cześć, nie, nie wypalił ten projekt. A jeden powie, że cześć ciebie, ty głupi chuju, straciłem swoje pieniądze. Ja nie chcę być obarczany jakimiś tutaj obciążeniami. To, co ja pokazuję na moim kanale, to jest pewne, pewna droga. A tą drogę, czy ktoś wybierze, czy nie, czy ktoś będzie z niej chciał skorzystać, czy nie będzie, no to jest do niego e, tylko i wyłącznie. Tak? Również ten link dam wam. W opisie, w opisie filmiku, a więc mamy dwa narzędzia do tego, żeby znaleźć projekt, mamy dwa e, skumulowane, można powiedzieć, e, portale, jakby to można nazwać, nie wiem, e, strony, na których znajdziemy to, co interesuje nas i naprawdę jest tego ogromna też e, ilość, e, mamy tu też jeszcze informacje, to też Wam chciałem pokazać, Zobaczcie, mamy przegląd najważniejszych wydarzeń, a więc mamy 6 najlepszych monet, 8 najlepszych moment, 10 najlepszych moment. I tu mamy nadchodzące, aktywne. Również zobaczcie, możemy tu sobie to wszystko przejrzeć. Mamy 5 stron, a więc to wszystko jest do patrzcie, nadchodzące, aktywne, do ustalenia. A więc to wszystko jest do przejrzenia, do przeanalizowania. Na sam koniec chciałem wam też dzisiaj pokazać jeden z projektów memcoinowych, który pokazał się na rynku i który, moi drodzy, no jest token memcoinowy, tak? Cat Slap, tak? Slap, czyli uderzenie, tak? Czyli z funkcją uderzenia słyszałem na całym świecie, tak? że po prostu będzie obalał inne memcoiny, bo jest to taki kod, który, nie wiem, za, ma za, za zadanie zabicia. Zobaczcie, to najbardziej agresywny kod kryptowalutowy, gotowy do ataku nawet na memcoiny. O najwyższej kapitalizacji rynkowej token SLAP, tak, jest tutaj, aby zdetronizować żaby i psy na rynku. Słuchajcie, mamy adres tokenu, mamy możliwość zakupienia go poprzez Ethereum, poprzez USDT i poprzez kartę, tak? Teraz to jest najważniejsze. I słuchajcie, możemy tutaj sobie założyć taki portfel jak Best Wallet, tak? I na tym portfelu, jak sobie zauważycie w opisie tutaj tego projektu, możemy pobrać kliki nadchodzące do użyj, użyj kryptowaluty lub karty i po zakupie tokena SLEP e, będą natychmiast dostępne i będzie można nimi handlować w, w aplikacji bez wallet. Więc e, to nie jest też tak, m, że e, kupujecie, czekacie, tylko od razu otrzymujecie i od razu będziecie mogli e, tym sobie zarządzać. Mamy tutaj... E, Tokenomikę całego, podaż, wskaźnik, nazwa tokenu. To mamy płynność, nagrody i tak dalej. Mamy też e, adres kontaktu, kontraktu mieliśmy na górze. Mamy też również możliwość zagrania, mamy również pobrania e, bez walletu. Staking mamy już wkrótce i teraz. Mamy również możliwość obejrzenia tego filmiku sobie tutaj na YouTube. Jeden z influencerów mówi o tym, czym jest i, 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 czy, i jak się ma. Mamy też również możliwość zobaczyć, zobaczyć to na ich stronie. Na przykład tu weźmiemy sobie XA, tak? Pójdziemy, zobaczymy, jaka ta jest społeczność, jak tu się rośnie. No, zobaczcie, to mamy 9518 osób w tym momencie. Eee, 22 godziny, ostatni post. Tu nie, 7 godzin mamy tutaj również ten post. Moi drodzy. Pokazuję Wam takie projekty z, z tego względu, że wiele osób jest zainteresowanych memcoinami. Te memcoiny mają różny etap swojego życia, bycia, e, swojego m, akceptacji e, jednej, większej, mniejszej, ale są projekty, które tak naprawdę, moi drodzy, mają jakiś tutaj potencjał. Tak? Ja nie mówię, że wszystko, co, co będzie na tym kanale pokazane, to ma potencjał i wszystko już trzeba, e, Bóg wie, jak tu inwestować. Mamy tutaj też możliwość sobie zobaczenia, o, zobaczcie, o projekcie, jak kupić tokenomikę, tak i to wszystko to, co ja Wam pokazałem ostatnio tutaj na tym filmiku. Także tak to wygląda, moi drodzy. Tu mamy społeczników, zobaczcie na co Włączyły te filmiki. Dobra. O, dobra! wyszliśmy z tego kota. Zaczął piszczeć, jak nie wiem, piać piosenkę. Także tak to wyglądało. Zobaczcie. jeszcze coś tu piało. Tak to właśnie wygląda teraz w tym momencie z tym kotem tak. Mamy tutaj też również. No, <śmiennie> Czułem już to i, i tak to było. Reasumując te, to, co dzisiaj na tym odcinku, moi drodzy, każdy, kto szuka jakiejś nowości, każdy, kto szuka jakiegoś projektu, który no, gdzieś ma mu dać jakiś zwrot, no to pokazałem Wam, że to wygląda w taki sposób, że musimy przewertować ile stron. Najważniejsze to wiedzieć, gdzie szukać. Najważniejsze mieć te informacje w jednym miejscu skumulowane, potwierdzić je. W różnych mediach społecznościowych, ale także to, co ja Wam pokazałem na tym projekcie, widzieć, jak te media społecznościowe się poruszają i ile tych odbiorców jest i jak te wykresy się kształtują. tak? Bo nie wszystko, moi drodzy, złote, się, co się świeci, tak? i nie wszystko czasem główno jest też owinięte, złoty papierek i udaje jakąś super inwestycję. I kończąc na dzisiaj, moi drodzy, to jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że najprostszymi takimi można powiedzieć, e, narzędziami do, do, do szukania sobie takich, można by powiedzieć, jakichś tokenów, które pojawiają się, no to to jest DexCleaner, bo tutaj możemy przecież w ten All Chains możemy wybrać sobie, jaki byśmy, nam się żywnie nie podobał tutaj e, łańcuch, tak, czy to będzie nawet, weźmy sobie BSC, tak, e, to możemy u góry zobaczyć, kiedy czas możemy sobie ustawić, zobaczcie, 24 godziny, mamy 5 minut, godzina 6, 24 godziny, tak. I, i tu naprawdę można sobie prze, przeweryfikować to jak, jak nam się żywnie nie podoba mamy zobaczmy ten najbardziej trendowy tak e, trading tak czyli te projekty które się pojawiły 30 17 minut 29 e, jakie tu są wzroty robione no 118 2 200 339 11 milionów nawet tylko chciałbym Wam od razu powiedzieć, moi drodzy, to projekty, które istnieją czasami kilka tylko minut. Żeby ktoś nie obudził się z ręką w nocniku, kiedy taki projekt kupi, a za chwilę po prostu albo nie będzie mógł go sprzedać, albo nie będzie mógł nic w ogóle zrobić, bo te projekty to nie mają swoich zazwyczaj stron, nie mają zazwyczaj żadnych zabezpieczeń, często są pulami, często bazują tylko na naiwności, Nowo wchodzących inwestorów, i dalej. To, co ja Wam pokazałem wcześniej, mamy jakiś zalążek czegoś, mamy daty, mamy pokazane, opisane te projekty, i można się z tym zapoznać. Także zależy, kto co lubi. Nie mówię tu już o botach, które kupują automatycznie nam na Telegramie, nie mówię jeszcze o innych rzeczach. To już wszystko zależy od Was. Zapraszam serdecznie do lajkowania, udostępniania. Subskrypcji, bo naprawdę te informacje, które będę starał Wam się tu przekazać, są mega istotne, mega ważne. Trzymajcie się do następnego. Cześć.